bądź w Centrum Sportu. 89 FM. W Centrum Sportu. Witam serdecznie. Dzisiaj Bogdan Smola i... Andrzej Grzyb. Dzień dobry. Magazyn siatkarski w Centrum Sportu. Andrzej Blachaczyk w delegacji. A więc dzisiaj, Andrzej, porozmawiamy sobie w 8 par oczu. Także chciałbym rozpocząć, bo już nawet nie chcę pamiętać, od jakiego czasu rozmawiamy o Leonie, twoim zawodniku. I pan Leon Bartman 11 października 2016 roku powiedział, jak to wszystko będzie wyglądało, i tak to wygląda. I kiedy w końcu mamy nadzieję zobaczyć Leona w biało-czerwonych barwach i czy w ogóle zobaczymy? Ja myślę, że takie scenariusze, jakie opowiada Leon Bartman, to nie trudno przewidzieć, bo no nie ma niestety powera w polskim związku, jeżeli chodzi o załatwianie tego tematu. Jedynym człowiekiem, który biega za tym tematem, jest Mirosław Przedpełski, były prezes związku, który jest we władzach FIVB. W związku z tym ma bezpośrednie dojście do władz i przede wszystkim lobbuje. Bo podstawową rzeczą na poziomie FIVB jest lobbowanie. Ja w poprzednich audycjach, jak rozmawialiśmy, mówiłem o temacie, że Polski Związek powinien iść do Ministerstwa Sportu, próbować dyplomatycznie to załatwiać, bo jest również taka droga. Natomiast, no, ponieważ inni zawodnicy dostali zgodę od FIVB na grę, w tym Leal, który złożył później dokumenty niż Leon, no to postanowiliśmy jakby nacisnąć z tej strony na FIVB. Niestety jest opieszałość ze strony związku i prawdę mówiąc byłem troszkę zszokowany tym, że otrzymałem od dyrektorki biura do spraw międzynarodowych maila, którego kierowała do Przedpełskiego, ale do wiadomości do mnie, gdzie pokazała harmonogram składania dokumentów. I było bardzo ogromnym zaskoczeniem dla mnie, że my złożyliśmy z Leonem dokumenty w sierpniu 2015 roku, czyli dosłownie zaraz po otrzymaniu przez niego paszportu. I natomiast związek podjął uchwałę o tym, że chce Leona w reprezentacji na zebraniu zarządu 16 września, a mógł to zrobić wcześniej, no ale to pół biedy. Natomiast dokumenty wysłane zostały dopiero w lutym 2016 roku. I od tego czasu, od tego lutego 2016 biegnie 2 lata karencji? No teraz właśnie jest kwestia różnych interpretacji. I według mnie i według moich prawników tak. Natomiast no wracając jeszcze do tej sytuacji w Polskim Związku, napisała pani, która to prowadzi, że wysłała dopiero w lutym, jak się dowiedziała od pana Andrzeja Grzyba, że trzeba te dokumenty do FIVB wysłać. No jak jest aplikacja, którą podpisuje Polski Związek, do FIVB i dokument zostaje w Polskim Związku? No gdzie logika? Ale trudno, no poszło to w lutym 2016 do FIVB i teraz interpretacja moich prawników regulaminu jest taka jednoznaczna, że to powinno być 2 lata od złożenia. Natomiast wszyscy się boją tego, że pozostali zawodnicy, którzy teraz dostali zgodę, w tym Leal, mają wpisane, że 2 lata od uzyskania tej zgody mogą zagrać w reprezentacji. My jakby oficjalnie milczymy na razie w tym temacie, ponieważ chcemy, żeby Leon dostał ten papier jako taki, zgodę na zmianę Federacji Macierzystej. W momencie jak dostanie, momentalnie zwrócimy się, jeżeli się uda, to poprzez Polski Związek, jeżeli będą ludzie tym zainteresowani, zwrócimy się do FIVB o zgodę na grę od lutego 2018 i jeżeli FIVB odpisze, że nie, no to wtedy mamy już przygotowanych prawników na to, żeby złożyć protest do sądu arbitrażowego w Lozannie, do CAS-u i decyzja CAS-u będzie zapewne dla nas pozytywna wtedy, a FIVB będzie się musiało dostosować. Andrzej, czy to nie wygląda z zewnątrz tak, że to tobie zależy, bo wydumane pieniądze, które ty z tego będziesz miał, Leon, że to wam zależy, Leon wielkie profity będzie miał z gry w reprezentacji Polski, a związek śpi?
Nie, no to oni już wiedzą, bo mówiliśmy to wielokrotnie. Gra w reprezentacji dla Leona jest to strata finansowa. My mamy 6-letnią umowę w Katarze podpisaną, gdzie Leon ma ponad 100 tysięcy euro za parę tam tydzień grania i te kontrakty traci. Mamy od razu w kontraktach, żeśmy zastrzegli, że jeżeli będzie powołanie do reprezentacji, to ma prawo bez kary, bez żadnych kar umownych odstąpić od tej umowy. W związku z tym tu nie ma żadnych profitów, ponieważ no, w reprezentacji nie ma pieniędzy. To są tam jakieś grosze dla zawodników, które dostają. A jest tutaj tylko i wyłącznie ambicja sportowa Leona, chęć gry w najważniejszych zawodach międzynarodowych, reprezentacyjnych. No i przede wszystkim w planie ma występ na Olimpiadzie w Tokio. Tyle w sprawie Leona. Wszyscy, czyli teraz czekamy w spokoju na papier, który Leon ma dostać, zgodę na zmianę. Tak, no my mamy codziennie praktycznie kontakt mamy z Mirkiem Przedpełskim. Ostatnio nawet w zeszłym tygodniu Leon napisał taki list bezpośredni na sugestię Mirka Przedpełskiego. List do Ali Gracy, osobisty. I, no i czekamy teraz na efekt tego. Andrzej, czy przyznanie Leonowi koszulki reprezentanta Polski, czy inny Kubańczyk, który będzie grał w reprezentacji Brazylii, czy jest szansa, że Kuba otworzy się? Czy to będzie kierunek, w którym ty będziesz działał jako twój pierwszoplanowy? No przecież wiemy, że to jest kopalnia młodych chłopaków, których zależy na wyrwanie się. Charakterystyka wieloletniej mojej działalności jest taka, że ja otwieram nowe rynki. Nikt nie pracował z Rosjanami, wszedłem pierwszy na rynek. Nikt nie pracował z Kubą, wszedłem pierwszy na rynek. Jako pierwszy z Polaków wszedłem na rynki te arabskie. I to mnie interesuje, wchodzenie na nowe rynki. Natomiast jak się potem już pojawia tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się kręcą dookoła tego, to przestaje być zabawne, przestaje być interesujące. No, efekt jest taki między innymi, że w tym samym sądzie w CAS-ie w Lozannie mam 3 sprawy przeciwko kubańskim zawodniczkom, które były u mnie i nagle zaczęli się goście w Europie kręcić, jak zaczęły u mnie grać w Europie i pozrywały kontrakty. No, na szczęście są na tyle duże kary dla nich przewidziane kontraktem i ze strony klubu i z mojej strony, że no będą się miały jak spieszne. Także to ten rynek kubański jest ciężki, bo jak byłem pierwszy, to my pozgarniałem praktycznie wszystkich, zresztą Lala też miałem podpisanego, nie tylko potem ożenił się, wyjechał do Brazylii. Natomiast nie myślę, żeby tam już się pojawiły talenty takie, jakie były do tej pory, ponieważ ci zawodnicy mają już inne podejście do treningu, oni zanim zaczynają trenować, już myślą o wyjeździe i to jest inna mentalność niż pokolenia Leal, Leon, Simon. Andrzej, jak oceniasz nasz sezon w Plus Lidze ogólnie? Zanim przejdziemy do Resowi, to bym chciał, żebyś podsumował ten sezon i na razie od strony sportowej. Organizacyjnie to przejdziemy na sobie. Od strony sportowej. Znaczy ja bardzo się ucieszyłem, że pojawiają się coraz to nowe zespoły w Plus Lidze. Jest jakaś rywalizacja nie tylko w trójce Resowia, Bełchatów, Zaksa, tylko pojawiło się Jastrzębie. Parę razy odgryzła się Warszawa, parę razy się odgryzł Radom. I Szczecin pod koniec zaczął troszkę wygrywać, więc ta rywalizacja jest o wiele ciekawsza. I znając tam jakieś ruchy kadrowe, które są w klubach w tym roku, czy przed tym sezonem, to myślę, że 6 zespołów powinno walczyć o medale i to od razu gwarantuje bardzo ciekawą ligę. Natomiast jeżeli chodzi o stronę sportową, no to potwierdziła się jakby stara zasada, mniej zmian, stabilniejszy skład, lepszy wynik. I to mieliśmy bardzo prosto pokazane, bo Zaksa praktycznie kosmetyka, Bełchatów troszkę więcej ruchów, ale też bardziej kosmetycznie, Bie również, no a Resowia wachlarz zmian, no i efekt to już sami znamy.
czy kompletnie upadła już, upadł system 12 wyrównanych zawodników, czy jednak sytuacja finansowa, bo prezes Górski powiedział w Radiu Centrum, że generalnie nie tylko Resowia, ale cała liga będzie miała mniej pieniędzy. Owszem, tylko że właśnie jest kwestia wykorzystania tego potencjału, który się ma w drużynie. No, na temat składu Resowi w zeszłym roku już żeśmy rozmawiali, zresztą to się powtórzyło już chyba trzeci sezon z rzędu. Zawodnicy bardzo dobrzy, którzy świetnie grają w reprezentacjach krajowych, nie mogąc grać wcale systematycznie w pierwszej szóstce, i po jakimś czasie zaczynają się denerwować, no bo to jest dla nich też element promocji. To nie jest tylko ambicja, ale to jest też również promocja. W związku z tym wkrada się do zespołu nerwowa atmosfera. Nadmiar zawodników zmusza trenera Kowala do tego, żeby dać pogrę. Czyli brak jakiejkolwiek stabilności. Nie wiem, chyba 7 w zeszłym roku wymienili, czy 9, nawet już nie pamiętam, ale w każdym razie no, dotyczyło to minimum 50% składu. W związku z tym nie ma ogrania, nie ma zgrania. To jest normalne. Jak się buduje nawet zespół gwiazd, to nigdy ten zespół gwiazd w pierwszym sezonie nie wygrywa, tylko na drugi, trzeci sezon, jak zaczynają się wszyscy ze sobą zgrywać zawodnicy. Natomiast no, tutaj ja bym bardzo się ucieszyłem, że przyszedł nowy trener. Tym bardziej no, znam go z pracy w Berlinie. Kontynuował pracę, którą wcześniej w Berlinie prowadził Lebiediew. Jak pracuje Lebiediew w Polsce, to widzimy. I tutaj nie chodzi o to, że ma lepszy warsztat od Kowala, czy wiedzę większą. To zupełnie nie o to chodzi. Natomiast to jest facet i w ogóle trenerzy pracujący w Niemczech, w Belgii, to są goście, którzy mają ograniczone budżety, więc ograniczoną ilość zawodników i ich największym atutem jest gra zespołowa, jest atmosfera w zespole. To są wyjścia do restauracji, to jest wyjazd do lasu, to są no, różne elementy takie, które jednoczą drużynę. Ja mam nadzieję, że przy tym potencjale, który ma Resowia, a Resowia nadal ma bardzo duży potencjał, to takie zjednoczenie da efekt. Spodziewam się, że najlepszy w przyszłym sezonie, bo mimo wszystko w tym roku też będzie dużo zmian i to nie jest tak, że można to od razu posklejać. Myślę, że oczywiście Resowia będzie walczyła o medale, ale nie będzie faworytem, tak jak w zeszłym sezonie, że wychodzi, ja tu powinnam wygrać ligę. Więc myślę, że Resowia wejdzie do grona faworytów na kolejny sezon. Walka o medale, ale czy to będzie walka o medale w plus lidze lepszej niż była? No parę gwiazd nam uciekło, nie będzie Kurka, nie będzie Dawida Konarskiego, zakończył Paweł Zagumny, zakończył Michał Winiarski, no paru zawodników, którzy jednak na nasze warunki prezentowali doskonały poziom, odeszło, a na ich miejsce no jakichś spektakularnych transferów nie ma. No ja myślę, że liga będzie o wiele ciekawsza na pewno sama w sobie, jeżeli chodzi o wyrównanie poziomu sportowego. I ja bym tam wcale nie narzekał, że nie ma Kurka, czy nie ma Konarskiego, bo jest taka rzesza, fala młodych zawodników, naprawdę super się reprezentujących, z rocznika 95, 97. To są te roczniki Szalpuk, Muzaj i cała ta plejada z 97 z Masłowskim na czele, Ziobrowskim, mistrzami świata i Europy, tych kadetów i teraz mistrzami Europy. Właśnie zobaczymy ich niedługo za 20 startują. 23 chyba jakoś tak, w każdym razie w Czechach. Także tutaj nie będzie gorszego poziomu. Ci młodzi jak dostają możliwość gry, a widzieliśmy już Fornala, jak się sprawował, paru innych zawodników, którzy dostali możliwość grania i naprawdę sobie fajnie radzili w tej lidze, więc myślę, że ten poziom nie będzie wcale niższy, a gwiazdy typu no, Zagumny czy Winiarski, no to są wielkie, wielkie nazwiska, ale byli już też u schyłku kariery sportowej, więc ten poziom nie był już taki najwyższy, powiedzmy. Andrzej, system spadków i awansów spowoduje, że trenerzy, prezesi będą jednak bali się postawić na tych młodych, czy sytuacja finansowa zmusi ich do wystawiania
Miejmy nadzieję. Ja rozmawiałem w niedzielę z Mateuszem Masłowskim i no twardo jedzie po złoto mistrzostw świata do Czech. I teraz, czy to jednak teraz bezpieczna pozycja w lidze? A to nie ma pieniędzy, to niech młody gra. Ale teraz już będzie o co grała góra i dół. Przede wszystkim tak, ci młodzi chłopcy z rocznika Masłowskiego to nie byli brani do grania, żeby się ograli. Oni naprawdę wywalczyli sobie tak, miejsce. I tak. To samo zresztą wywalczył sobie Masłowski, bo tam jakieś owijanie w bawełnę, że Wojtaszek miał kontuzję czy coś, to były czasowe rzeczy. Owszem, miał tam jakieś kontuzje. Natomiast potem najnormalniej w świecie Masło go wygryzł ze składu, był lepszy, jest walczak, ma lepszy charakter, etc., etc. Więc tutaj o tym roczniku nie możemy mówić, że on dostał jakby awansem miejsce do grania. To chłopcy sobie wywalczyli. Zresztą ten cały zespół jest takich walczaków. Ja miałem bardzo śmieszną sytuację, ponieważ podpisaliśmy umowę z Huberem i to jest jeden z nich, tam środkowy. No i na takim spotkaniu, tym jakby wieńczącym podpisanie umowy, byliśmy na kolacji z rodzicami, potem poszliśmy na trening resowi, bo akurat Włosi przyjeżdżali na mecz pucharowy. No i taki grzeczny, ułożony chłopak, bardzo sympatyczny. I trzy dni później poszedłem na salę, gdzie grali półfinały Mistrzostw Polski. Ja zobaczyłem bandytę na boisku. Ja z przerażeniem patrzyłem, co on wyprawia na tym boisku i się okazuje, że dopiero wyszło szydło z worka. No to jest, oczywiście pozytywnie mówię o tym, że to ten ułożony chłopaczek wieczorem, który w restauracji przy rodzicach siedział z rączkami na stole, tutaj wyszedł i normalnie pożerał tych gości z drugiej strony siatki. Więc taka jest ta drużyna. Jeżeli on jest taki jest Masłowski, tam jest paru innych takich jeszcze walczaków, to jest przyszłość tej naszej siatkówki. Natomiast jeżeli chodzi o eksperymenty zespołów, to miałem właśnie, wchodząc do studia, miałem rozmowę z ojcem Marcina Karakuły, to jest nasz tutaj rozgrywający, który zakończył wiek juniora w Resowi, bardzo zdolny chłopak i z dużą perspektywą na dobre granie. Mieliśmy go okazję oglądać na pozycji libero. No tak, zapchaj dziura była. Tak, to przy kontuzji Wojtaszka i Masłowskiego. Tak. Tak, natomiast no jest to bardzo zdolny chłopak z dużym potencjałem i mamy praktycznie dogadanego go na przyszły sezon do Kielc jako podstawowego rozgrywającego. Natomiast no w tym roku właśnie tłumaczyłem ojcu i po programie będę się zwaniał jeszcze z nim, że mamy tam dla niego propozycję w pierwszej lidze, gdzie może 30 meczów rozegrać w pierwszej szóstce z doświadczonymi zawodnikami, bo w tej pierwszej lidze też jest trochę zawodników ogranych i w plus lidze, jest i wiekowych takich, którzy cwaniaczków, pozytywnie mówiąc o tym oczywiście, gdzie będzie miał możliwość dużo się nauczyć, a nie iść gdzieś na ławkę do ekstraklasy. I tak mu też tłumaczyłem i ojcu między innymi, że no nikt nie będzie ryzykował młodego rozgrywacza, zwłaszcza wypuszczać na boisko, gdzie dwa zespoły automatem spadają, a jeden zespół walczy w baraże. A jak wygląda baraż, to się przekonała Częstochowa w tym roku. Andrzej, jak ty rozmawiasz z tymi chłopakami, którzy, jak już wspomnieliśmy, wygrywali w kadrach kadetów i juniorskich wszystko? I oni tacy fajni, charakterni, zbuntowani młodzi zawodnicy, ale to jest to pierwsze wejście do dorosłej siatkówki. Nie każdy z nich wywalczył sobie, chociaż pograli, naprawdę pograli, bo tutaj i Fornal, i Kuba Ziobrowski w czarnych, Masłowski, jak powiedziałeś, wywalczył Kwolek sobie miejsce. Tak. Kwolek w Politechnice Warszawskiej, ale no przyjdzie taki moment, że na przykład Ziobrowski będzie teraz rywalizował z Filipem, któremu też charakteru nie można odmówić. I co jak ten chłopak, no drugi sezon będzie musiał przestać w kwadracie. Jak z nimi rozmawiać, żeby ten animusz, żeby ta werwa nie usnęły w nich? No ja miałem taką rozmowę właśnie z Ziobrowskim, bo on jest też u nas. Miałem taką rozmowę w Radomiu. W momencie, jak trochę był taki zrezygnowany, bo Bołądź był podstawowym i na dodatek Bołądź bardzo dobrze grał.
I najpierw miałem rozmowę z trenerem, dowiedziałem się różnych charakterystyk, jakie pokazuje w trakcie treningu. I był to taki opis, jak podejść do zawodnika. I mieliśmy taką długą rozmowę wtedy. I no to bardziej jak rozmowa psychologa z zawodnikiem, nie jak menedżera. I muszę przyznać, że dużo to dało. Chłopak się otworzył, zaczął grać, zaczął trener na niego stawiać, bo to chodziło o pokazanie na treningu swoich możliwości i nieodpuszczanie. Nie? Tego wymagał od niego trener. I pokazał to, co przed chwilą mówiłem o Huberze, że jest mężczyzną, potrafi zawalczyć, a już o umiejętnościach nie mówimy, bo on nie ma po prostu. Andrzej, kiedy w końcu będziemy wiedzieli, jak będą wyglądały rozgrywki za 2, za 3 lata, że nie wpadnie komuś jakiś złoty set do głowy i kiedy będziemy wiedzieli, jak będą wyglądały play-offy, że grało będzie w tej lidze 12, 14, 16 zespołów, ale że będą jasne zasady, bo to, że PZPS śpi, to już powiedziałem w tym programie, ale czy PLS obudzi się po tym sezonie, który zafundował kibicom? Trudno mi powiedzieć, ponieważ bardzo dużo zmieniają niestety wybory, które się odbywają do Polskiego Związku. I to jest taka układanka pod prezesów. Wiadomo, że ci prezesi klubów z ekstraklasy w swoich okręgach są wiodącymi postaciami i zarówno u kobiet, zarówno u mężczyzn. W związku z tym rok przed wyborami zawsze jest taka szarża, obiecanki, tu rozszerzymy, a tutaj to, a tutaj to. I nie jest po prostu PLS, nie jest jakby ciałem takim niezależnym zupełnie, nie? I trudno przewidzieć, no dopiero jest teraz rok po wyborach, jest zmiana, będzie te 14 zespołów za rok, ale znowu będzie to już 2 lata do wyborów, nie? I zacznie się znowu karuzela przedwyborcza, także nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to będzie. Ja sam uważam, że 14 to jest takim optymalną ilością, a przy dobrym ułożeniu kalendarza to nawet i 16, bo to daje też możliwość gry wielu zespołom. Zresztą no, zobaczmy na Ligę Włoską, jak się to wszystko kręci, więc tutaj nie ma przerażenia, a mówienie już w ogóle, że jest za dużo meczy dla zawodników, to dla mnie po tym, jak oglądam koszykarzy w USA, to gdzie grają po tam 60-70 meczy w sezonie, to mówienie, że 30 meczy to jest dużo, to jest po prostu bzdura. Trzeba się przygotowywać do sezonu, nie 8 tygodni, jak to nowoczesna siatkówka mówi, tylko trzeba przepracować wakacje, etc., etc. Więc tutaj problemem nie jest 12 czy 16 zespołów, problemem są wielomiesięczne przygotowania, a tych nasi trenerzy, nasze kluby nie chcą robić. Powiedzmy te kluby topowe typu Rysowia, Zaksa czy Skra, no to usprawiedliwiają się, że mają kadrowiczów z innych reprezentacji, w związku z tym no nie mogą zrobić obozu, aczkolwiek ja uważam, że powinni to robić dla tej pozostałej rzeszy, dołączyć trochę młodzieży, ale to powinno być robione. Natomiast tak jak wracając do ilości zespołów, no nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, jak to będzie się działo za 2-3 lata, mówię, jak będą wybory, to znowu pomysł któregoś z prezesów będzie taki, to my wam tu damy miejsca, a wy nam dajcie głosy na walnym zebraniu. Andrzej, Grzesiek Dzięba w twojej agencji zajmuje się klubami pierwszej ligi. Czy to, że w plus lidze będą spadki, to będzie obawa i jednak inna praca z zespołami, ale to powinien być impuls do zespołów pierwszoligowych, że one jednak w końcu o coś grają. Że nie tylko aplikacja, finanse, tylko no sportowo będzie można awansować do plus ligi. Jak to wpłynie właśnie na szerszy obraz siatkówki w Polsce? Nie, no to jest znakomite, że jest ta możliwość awansu gry w barażu. Jest to impuls znakomity. No, ja też tam na parę meczy z Grzegorzem jeździłem po pierwszej lidze zobaczyć. I naprawdę zupełnie inaczej się tam rozmawia teraz, jak jest marchewka przed zespołami. No w końcu 4 zespoły na równi miały szansę w tym roku walczyć o tą ekstraklasę. I jak do tego podeszły, no to widzieliśmy efekt Zawiercie z Częstochową, gdzie Częstochowa nie wierzyła, że w ogóle takie Zawiercie, co oni tam mogą zrobić, nie? Także to jest bardzo, bardzo pozytywne.
A propos Grześka, no to Grzesiek to nie tylko zajmuje się pierwszą ligą, ale przede wszystkim jest u nas podstawowym skautem, ale też no, zajmuje się całą tematyką włosko-hiszpańskojęzyczną, więc właśnie wczoraj podpisał kontrakt Hebdy we Włoszech. Także to jest też jego rynek, jakby jego działka i on się nie ogranicza tylko do pierwszej ligi, ale też do tych spraw międzynarodowych. Nie, ja wiedziałem, tylko chciałem tutaj właśnie w tym kontekście, jak to wpłynie na pierwszą ligę. Także no, mówię, jest to bardzo pozytywne. Ja też słyszałem, że mają rozszerzyć pierwszą ligę do 14 zespołów w tym roku. I prawdopodobnie na dniach się to wyjaśni, bo 7 jest zarząd Polskiego Związku, a 8 walne sprawozdawcze, więc spodziewam się, że będzie ta decyzja podjęta w kwestii ilości drużyn w pierwszej lidze. Tym bardziej jest to w gestii Polskiego Związku. No i to też by było dobre, żeby było 14 w Ekstraklasie, 14 tutaj i żeby no, jak największa rzesza tych młodych zawodników mogła grać, a nie stać w kwadracie. Liga Mistrzów Świata sprzedaje się na... osiąga wartość marketingową, którą powinna osiągać. Czy boom na siatkówkę minął? Czy teraz po prostu będzie się złotówkę oglądało dwa razy, a nie szastało, jak to często bywało? I czy ty zauważasz na rynku transferowym faktycznie tą obniżkę pieniędzy w plus lidze? Obniżki widać, tak. Urealniają kluby te kontrakty. Nie ma kontraktów na zapas, takie, że podpisujemy, a potem się będziemy martwić, jak to wypłacić. Nie, to ci kluby... Mało klubów jest, które nie płacą. Robiłem taką listę przedwczoraj do polskiego PLS-u klubów zadłużonych w stosunku do zawodników. Kluby były takie z dużymi sumami, aczkolwiek jeden to z tych potentatów, który no, po prostu ma transzę później od sponsora, w związku z tym my wiemy, że tam to będzie zapłacone, natomiast no kwestia... No jak słyszałem, jak traktowano Ukraińców w AZS-ie Częstochowa, To w ogóle nie dotykajmy tematu, no bo to nie tylko o nich chodzi, bo tam było też i trzech naszych zawodników. To jest osobny temat i powiedzmy nie ruszajmy go, bo koledzy są wszędzie, ja nie chcę ich tam obrażać, naciskać i tak dalej. Są w trakcie wychodzenia z tego tematu finansowo-organizacyjnego, więc po prostu na razie ich nie dotykajmy. Natomiast tu wracając do tych kontraktów, to rzeczywiście no, są urealnione te kontrakty, są niższe, no, ale to lepiej, bo to wolę, jeżeli zawodnik ma niższy kontrakt i wypłacany regularnie, aniżeli wysoki i potem trzeba będzie po sądach biegać. Ale zmieniły się tendencje już, powiedzmy sobie, tylko w europejskiej siatkówce. Czy Rosja się otwiera? Jaka, bo tam najlepiej znasz rynek rosyjski. Czy tylko Kazań, czy nowy zespół, chyba w Sankt Petersburgu, powstaje pod egidą Gazpromu, czy jednak ta polska liga, która była uznawana za włoska, rosyjska i polska jako czołowa, czy już nie przegrywamy na przykład z Turcją? Ścigają nas bardzo poważnie Niemcy, Francja. Jak tutaj nasza liga jest umiejscowiona według ciebie? Znaczy nie, no dalej najlepsze trzy ligi to jest zdecydowanie Włochy numer 1, Rosja numer 2 i Polska numer 3, bo te pozostałe kraje, owszem tam Turcja próbuje ścigać, ale już zrobili sobie ograniczenie do 2 zawodników na boisku, obcokrajowców. I to automatycznie podcina skrzydła, bo oni swoich nie mają. W związku z tym no, mieliśmy ten przypadek, gdzie Konarski, Turek i Dżyzga mieli iść do jednego klubu, no, ale nikt nie chciał mistrza trzymać w kwadracie, nie? Więc rozdzielili się. Natomiast no, jest tam parę klubów, 4-5 klubów, które będą miały dobrych zawodników, ale też nie z najwyższej półki. Jeżeli chodzi o Rosję, to no, byłem świadkiem podpisywania nowej umowy Gazpromu z Kazaniem. Odbyło się to w ten sposób, że po meczu z Dynamem w Moskwie wygranym przez Kazań polecieli czarterem
od razu po meczu do Sankt Petersburga, przyjął ich pan Miller, szef Gazpromu. Wygraliście? Wygraliście. Gdzie jest umowa? No dawajcie umowę, 63 strony, tam pieniądze, samoloty, tam. Gdzie się podpisać? Tu, tu, proszę, dziękuję. 3 lata do przodu, nie? Więc można spać spokojnie tam, bo 3 lata do przodu mają budżet zabezpieczony. Ale to będzie konkurencja dla Kazania? Mówi, nie, to mówimy o Kazaniu. Aha. Tak, o Kazaniu. Aha, to aha. Się odbyło w Sankt Petersburgu, natomiast to jest w Kazaniu. Ale jak to bywa w Rosji, tam nie ma normalnych stosunków w lidze, więc szef Rady Nadzorczej Ligi, pan Patruszew, który jest w tej czwórce najważniejszych ludzi w Rosji, z Putinem, Miedwiediewem i tam jest jeszcze jednym panem, stwierdził, że no, trzeba Putinowi zrobić drużynę w Sankt Petersburgu. W związku z tym w Krasnodarze zamykamy drużynę, a dajemy w Sankt Petersburgu. Nie? Mieliśmy już taki dokładnie ten sam przykład w Kaliningradzie przecież parę lat temu. Nagle się dwie drużyny pojawiła. Damska, która w życiu tam nie pojechała nawet do Kaliningradu, tylko pod nazwą Kaliningradu grała w Moskwie. I druga męska drużyna, gdzie zlikwidowali jedną drużynę w Moskwie, wtedy z ekstraklasy i dali ekstraklasę do Kaliningradu. No, też pograli tam 3 lata chyba, czy 4. Wybudowali ładną salę, nawet tam myśmy im trochę pomagali przy tym, przy budowie tej sali. No i tyle. I skończyło się i przenieśli zespół. Natomiast no nie ma takich funduszów, na pewno nie będzie w Sankt Petersburgu jak w Kazaniu, bo to są będzie przepaść i no chyba, nie ma prezydent Putin dołoży. Nie, jest bardzo, na ich warunki oczywiście, na ich warunki jest duży kryzys i zespoły, dużo zespołów ledwo koniec z końcem wiążą. Oczywiście te ich wiązanie końca z końcem to dla nas byłyby najwyższe budżety w lidze. Tylko że oni mają tam troszkę innych wydatków dużo, nie? Więc przeloty, podróże i tak dalej to im tam w granicach 5-6 milionów złotych na nasze pieniądze to jest koszt transportowy drużyn w Rosji, nie? Jednej ligowej drużyny. Także dużo tych pieniędzy ucieka. No i w Sankt Petersburgu nie ma kogo brać. No tam prawdopodobnie ściągną dwóch jakichś dobrych obcokrajowców, ale no biorą odpady z Kazania, jakiś tam paru zawodników, tam kogoś z Surgutu. No to nie ma klasowych zawodników tylu, żeby tam zrobić zespół, aż nie mówiąc o porównywaniu go z Kazaniem. Jesteś za ograniczeniem limitu obcokrajowców w polskiej lidze z 3 do 2? Nie. To akurat bardziej bym patrzył na ograniczenie w 12 limitu, nie? Rosja ma na przykład 2 zawodników i 2 zawodników w drużynie może tylko być obcokrajowców. Natomiast bardziej bym się skłaniał do tego, żeby było to ograniczenie, że okej, 3, ale powiedzmy, czy 5 czy 6 maksimum tam ograniczenie w całym składzie, żeby tych młodych Polaków można było dodać do składu. Andrzej, a Azja, Korea, Japonia, Chiny to jest wyzwanie dla siatkarzy? No, podobno płacą pieniądze podobne co w Rosji. To znaczy nie do końca, no bo tam mieliśmy też propozycje, oczywiście za Leonem co chwilę wyzwaniają i piszą i tak dalej, więc no, na razie się nie zbliżyli propozycją do Kazania. I, natomiast co, no Korea zrobiła ograniczenie, bo tam było bardzo, bardzo wysokie kontrakty. Myśmy nawet myśleli po pierwszych 2 latach Leona, żeby go tam na rok oddać do Korei. Bo wtedy można byłoby tam wyśrubować rzeczywiście cenę. Ale w międzyczasie Korea poszła po rozum do głowy i zrobiła po prostu jedną cenę dla wszystkich. 300 tysięcy dolarów dla mężczyzn, 150 tysięcy dolarów dla kobiet i to jeszcze tam ograniczenie, plus robią casting, etc., etc. Więc jakby Korea to jest taka dla dobrych zawodników, bo powiedzmy jak w Polsce ktoś tam zarabia 400-500 tysięcy złotych, no to jak pojedzie za 300 tysięcy dolarów netto do Korei, to jest różnica wtedy, nie? Więc to dla takich zawodników typu Bartman, czy no Jarosz teraz będzie w Resowi, ale w zeszłym roku był i on przeszedł casting, tylko ponieważ żona rodziła, no to nie został w Korei, daliśmy go do Kataru. Ale no generalnie to jest dla takich średnich zawodników, dobrych średnich zawodników. Natomiast dla gwiazd no to już nie są te pieniądze.
Japonia jest okej, super, tylko że tam jest ograniczenie jeden zawodnik na drużynę. Więc... No podobno będziemy mieli Japończyka w plus lidze, bo trener Such zakontraktował do Zawiercia. Do Zawiercia Japończyka. Libero będzie, tak. No i Chiny to są no też takie sezon dla emerytów i rencistów, tak bym to nazwał, dlatego że Chińczycy stawiają warunek, że nie może być zawodnik do dyspozycji reprezentacji. No w związku z tym żaden zawodnik topowy, który gra w reprezentacji, tam nie pojedzie. Chociaż mówię, dla emerytów i rencistów, bo sezon jest 3-4 miesiące, a pieniądze są takie jak praktycznie tutaj w Europie za cały sezon albo i wyższe. Andrzej, obserwowaliśmy na pewno spadek zainteresowania plus ligą. Te sprawy różnicy poziomów to jest jedna sprawa, ale niedawno obchodziliśmy pełną rocznicę debiutu Polski w Lidze Światowej i z tego co ja pamiętam, to ty z Januszem Biesiadą współpracowałeś wtedy przy organizacji tych turniejów, także ty znasz siatkówkę nie tylko jako menadżer, ale również organizator imprez sportowych. I co byś doradził włodarzom w Polskim Związku Piłki Siatkowej, w PLS-ie, aby uatrakcyjnić, aby większe pieniądze, nie wiem, z telewizji wyciągnąć, aby sprzedać tą ligę do innych krajów, bo wydaje mi się, że no naprawdę Polski Związek Piłki Siatkowej skupił się na organizacji imprez, a dostajemy te imprezy tylko i wyłącznie dlatego, że mamy świetną organizację i ludzie u nas na siatkówkę przychodzą i przenieśmy to na plus ligę. Masz pomysły? To znaczy... Trudno mówić o pomysłach, natomiast hasło wyborcze prezesa Kasprzyka było takie, że nic nie zmieniajmy, bo jest dobrze, nie? Jak się stoi w miejscu, to się... No więc o to chodzi, no nie robimy nic w tym kierunku. Co tu dużo mówić, jest też układ polityczny taki, a nie inny. Paweł Papke, który był czasowym prezesem, jest posłem PO. Kasprzyk ma siostrę posłankę PO. W związku z tym automatycznie jest blokada ze strony PiS-u, ze strony rządu, dopuszczania ich do jakichkolwiek firm państwowych, a wiadomo, że bez firm państwowych to tylko Resowia się utrzyma, bo jest Adam Góral z Asseco i w pozostałych klubach praktycznie w Polskim Związku no nie ma takich ludzi, którzy by umieli pociągnąć ten temat. No jedynym człowiekiem, który... Czyli, ale to jest według ciebie usprawiedliwienie panów, że ich PiS blokuje, że oni nie szukają alternatyw? To po prostu jest... Ja to nazwałem... To, co się dzieje w Polskim Związku, to są ludzie na dzień dzisiejszy regionalni. Oni są znakomitymi prezesami na poziomie okręgowego związku. Ale wizji, które miał przed Polski, nie ma tam nikt. Więc o to chodzi, nie ma wizjonerów. Chcę tym, który organizację ogarnąć. Więc Wojtek Czajka, no ale go przesunęli do PLS-u. I wydaje się, że zagubił się. No nie, to zagubił, trudno powiedzieć, to nie znam w PLS-ie na tyle, żeby... Natomiast autorem imprez, zdecydowanie najlepszym w Europie, to nie ma drugiego takiego człowieka, ale on mógł mieć też wizję, będąc prezesem Polskiego Związku, a przez chwilę był takim kandydatem. Natomiast no, ten układ marazmu, bo to jest marazm, gdzie prezesi zadłużonych klubów są w zarządzie, gdzie każdy patrzy, żeby za darmo pojechać na mecz w hotelu i przespać się i coś zjeść, no to tu nie ma naprawdę ludzi z wizją. Jedyny tam Mirek Wachowiak, który jeszcze próbuje coś robić, no ale to robi imprezy typu Alei Gwiazd. My mu tam dużo pomagamy w ściąganiu, też by bez nas tam sobie nie poradził. W sensie ściągania tych gwiazd ze świata. I to jest jedyny facet, który też zresztą przy Leonie bardzo pomógł, bo to jego zasługą było to, że Leon tak szybko dostał obywatelstwo. On przy tym bardzo pomógł ze znanymi politykami, z tym, że no prosili, żeby nie ujawniać nazwisk, kto tam pomagał. Ale no jego mogę, bo tyle, że on nie był jeszcze wtedy w zarządzie PZPS-u, tylko jako kolega pomagał.
No i mówię, to jest jedyny, który jeszcze coś tam rusza. Reszta zajmuje się swoimi regionalnymi sprawami lub klubami. Ale dlaczego ja, rozmawiając z Wojtkiem Czyzgą, rozmawiając z Ireneuszem Mazurem, podkreślam, panowie, wy musicie o tym mówić, bo was ktoś w końcu posłucha. Bo jeżeli środowisko siatkarskie będzie siedziało cicho, to jest przyzwolenie, Andrzej, na to. Ty te rzeczy nie opowiadasz od dzisiaj, ale interesu nie masz w tym żadnego, żeby było gorzej. Nie, no ja sobie tylko robię wrogów co chwileczkę. No dokładnie. I co chwilę tam... Panowie się obrażają, jeżeli powie im się prawdę. Pan Leon Bartman w naszym programie powiedział kilka słów prawdy, musiał później przepraszać za tą prawdę na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No, ale... I zamykane są usta ludziom. To znaczy nie, no, Leon Bartman akurat jest pracownikiem Polskiego Związku jako wicedyrektor szkoły, w związku z tym musi być milczeć lub zabrać do grobu całą informację, nie? Więc tutaj zdecydowanie nie miał prawa się wypowiadać w taki sposób o Polskim Związku na forum publicznym. Bo to jest po prostu nielojalne w stosunku do pracodawcy. Ja się tylko dziwię, że go nie wyrzucili od razu z pracy. Natomiast ja oczywiście jestem niezależny. Co chwilę, dzisiaj nawet rano, o 5 rano list pisałem do Polskiego Związku w następnym temacie dotyczącym transferów, bo sekretarzem generalnym jest jakiś księgowy, już nie wiem nawet jak się nazywa, bo to jest przecież kolejny pomyłka. Tam po prostu nie ma ludzi do pracy. Nie ma kompetentnych ludzi do pracy, nie? Nie ma kompetentnych ludzi do pracy. I tu jest problem, że każdy, zaczynając Kasprzyk, chory, sekretarz generalny, główny księgowy, Papkę był wiceprezesem, wymyślili jakiegoś faceta, który był 30 dni z PiSu, tam nie pamiętam nazwiska już teraz, Piesiewicz. Odsunęli Papkego z wiceprezesa, żeby wstawić PiSowca. Facet zniknął po 30 dniach, nie? Więc Sęk jest sędzią międzynarodowym, prezesem okręgu, prezesem klubu w Kielcach. Ma swoje tematy. Wachowiak ma Leje Gwiazd i jest prezesem... Fundacja jest prezesem Okręgowym Związku we Wrocławiu, więc oni się zajmują swoją robotą. A wizja? No nie ma żadnego wizjonera. Odsunęli się Przedpełski z Arturem Popko, to i tak jeszcze dzięki Arturowi, bo są sponsorzy, jest Polsat, jest Plus i tak dalej, ale no nie wiadomo jak długo to potrwa. No. Ale właśnie... Należy o tym głośno mówić. Ja tydzień temu namawiałem kibiców, aby się zjednoczyli i protestowali. Przecież ta rzesze, które chodzą na mecze reprezentacji i klubu, to też jest siła, która powinna zabierać głos w sprawach organizacyjnych, że oni chcą wiedzieć, jak sobie planować urlopy na play-offy, na wszystko. Przecież ja w klubie kibica RS-owi wymienię kilka osób, które 28 dni urlopu w roku poświęcają na wyjazdy z drużyną i oni też chcą wiedzieć, jak z roku na rok będzie wyglądał system gry naszego zespołu, bo jeżeli to wszystko będzie takie za naszym cichym przyzwoleniem, to my się naprawdę obudzimy z ręką w nocniku, kiedy będzie już na wszystko za późno i kiedy odwrócić popularność i sympatię do siatkówki będzie bardzo trudno. Nie, no zgadzam się w 100%. Ja prawdę mówiąc już myślałem, że ten kryzys, który w tym roku się pokazał, że on będzie wcześniej. No dzięki Bogu wygrali chłopcy Mistrzostwo Świata i to jakby przedłużyło temat siatkówki, ale niestety też uspokoiło panów w Polskim Związku. I tak jak mówiliśmy wcześniej, którzy nie zrobili nic nowego. No i zbiegło się to z wykluczeniem Przedpełskiego i Popko. I zbiegło się to z ich wykluczeniem. Mówię, no Przedpełski, oni już na szczęście wrócili jakby do tego życia jeszcze nieoficjalnie, ale Przedpełski już działa mocno w FIVB, działa mocno w CEF-ie. Natomiast Artur, no mogliśmy go nawet oglądać podczas transmisji z Włoch, siedział z dyrektorem sportowym z Polsatu i tak dalej, więc po prostu podtrzymuje te tematy, które trzymają siatkówkę w Polsce w ogóle, nie? Nie wiem, no mówię, oprócz tych ludzi to naprawdę nikt się nie pojawia taki, albo nie jest dopuszczany,
do tego, żeby zrobić nowe uderzenie, nową falę. Czyli co, nie ma fali prezesów na przykład pod przewodnictwem Bartka Górskiego, który wielokrotnie przedstawiał naprawdę doskonałe pomysły, tylko mówi, że zanim on podniesie rękę, to już jest przegłosowany na nie. Znaczy nie, tutaj mówiliśmy w poprzedniej audycji, że Bartek Górski i paru innych gości zrobiło jeden błąd. Poszli od razu przeciwko władzom, które były w PLS-ie, zamiast cicho wejść do środka i dopiero od środka wtedy podnosić głos, jak się jest w zarządzie czy w Radzie Nadzorczej. Był to... Czyli zabrakło tego cwaniactwa? Cwaniactwa, no ja sam to znam, bo jak wróciłem w 90 roku do Polski i chciałem od razu zmienić prezesa związku plus tam wszystkich i postawić skorka na prezesa, wszyscy byli za, tylko jak przyszło do wyborów, to wycięli nas wszystkich. I ostatnia noc. Nie, no wycięli nas wszystkich równo, nie? Więc no to jest jakby brak doświadczenia i tak dalej. Więc tutaj był ten błąd, bo to nie tylko Bartek Górski, ale i znakomitą robotę, i to zobaczycie, co się będzie działo, rozpoczął Marcin Barcerowski w AZS-ie Warszawa, to jest wiceprezes. Postawił na zupełnie nowy marketing. On był zresztą tym pomysłodawcą, na które wszyscy są niezadowoleni, pomysłodawcą tej przerwy po drugim secie, bo on chce utrzymać ludzi w hali. On w przyszłym sezonie ma zaplanowane 5 milionów budżetu, że zarobi na biletach i na wszystkim, co się będzie działo w hali, dookoła hali. To są ogromne pieniądze. To... Ja pamiętam nasze mecze w Berlinie, gdzie ja byłem w szoku, jak można gastronomię bez kolejek pomieścić w cudownej hali Maxa Schmelinga, gdzie właśnie ta otoka... no, dla mnie to było coś niespotykanego, bo ja bodajże piwo to widzę tylko chyba w Częstochowie. Bartek Górski powiedział, że nie może wprowadzić piwa w naszej hali, ponieważ grupa, która sponsoruje Rysowi, nie ma piwa poniżej 4% w swojej ofercie, ale właśnie to, co się działo w Berlinie, to ja byłem tym zauroczony. No i przecież ten przykład idzie z Ameryki, bo wiadomo, jak jesteśmy na tych meczach, czy hokeja, czy koszykówki, to zarabia klub nie na biletach, bo bilety to są praktycznie zawsze tam wysprzedane na sezon jakieś, ale cały biznes idzie dookoła, te wszystkie przerwy też. No wszystko, co się dzieje, to się dzieje po to, żeby trzymać widza na trybunie i żeby on nie patrzył na sam mecz, tylko żeby chodził i kupował dookoła, już nie mówiąc o gadżetach i temu podobnych rzeczach. Więc jest tych paru chłopaków, takich 30-parolatków z pomysłami. Ja sam siebie pamiętam w tym czasie, ile człowiek miał w głowie pomysłu, bo wtedy przez SMS zakładałem w takim wieku mniej więcej. I tylko trzeba ich dopuścić, no ale no, brakuje cwaniactwa, kto by ich pokierował, tak, żeby ich wpuścić na salony, po prostu jako pełnowartościowy. Beton się trzyma? Beton się trzyma zdecydowanie, wymagają tam od siebie lojalności i mówię, dlatego też przeglądać by trzeba było prezesów klubów, którzy są w zarządzie, gdzie kluby mają długi od iluś tam lat i tak dalej, na jakiej zasadzie się utrzymują. Ja nawet parę tygodni temu poprzez moich prawników wystosowałem do PLS i do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, do Komisji Licencji zapytanie o konkretne kluby, na jakiej podstawie te kluby są otrzymywały licencje. No i czekamy teraz na odpowiedź. Próbujemy to robić delikatnie, nienachalnie, no ale już idzie to przez prawników. To już nie jest, że Grzyb pisze, bo ja pisałem również to, ale w ogóle nie miałem odpowiedzi. No w związku z tym idzie już oficjalne pisma, idą od prawników. Jeżeli nie, no to będzie zgłoszenie, podejrzenie popełnienia przestępstwa takie, a nie inne, bo albo jest poświadczenie nieprawdy, albo złożenie fałszywych zeznań. No, dwie rzeczy. Albo niedotrzymanie regulaminu przez PLPS. Tak samo prezes Kasprzyk, jak i prezes Czajka w programie Radia Centrum mówili, że oni w sumie to akceptują decyzję walnego zebrania, czy zebrania zarządu PLS-u, gdzie wszystko przegłosowują prezesi, a oni wykonują tylko wolę. Także to nie można mieć pretensji według Jacka Kasprzyka do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, według Wojciecha Czajki nie można mieć pretensji do PLS-u, bo o tym decydują prezesi zespołów. To jest ten beton, o którym mówimy? Nie, no zarząd w PLS-ie jest jednoosobowy, jest to Wojtek Czajka, w związku z tym no, on podejmuje decyzję. Akcjonariusze?
No akcjonariusze co mają do powiedzenia? No co mają do powiedzenia? Rozbity jest akcjonariat. Jest 16 zespołów w ekstraklasie męskiej, w damskiej 12, to masz 28, Polski Związek, 27 akcjonariuszy. W związku z tym to jest rozbite i tutaj nie ma czegoś takiego, że walne zebranie podejmuje decyzję, żeby było 16 czy tam. Po to jest Rada Nadzorcza, że przyjmuje jakąś koncepcję, ta koncepcja jest wtedy akceptowana. Po to Rada Nadzorcza jest wybrana w takim, żeby były przeprowadzone lobbowane zawczasu. A mówienie teraz, że zrzucanie na kogoś winy, to jest po prostu bez zasady. No to jest najśmieszniejszy moment jest teraz. No to jest właśnie, że ale... za te decyzje, o których rozmawiamy, które krytykujemy, nikt nie jest odpowiedzialny. Nie, no mówię, najśmieszniejszy jest teraz moment, bo Częstochowa po spadku oddała sprawę najpierw do Sądu Polubownego Polskiego Związku i taka sprawa się tam odbędzie w ciągu miesiąca prawdopodobnie. No i będą chcieli sprawę jeszcze oddawać przeciwko PLPS-owi, że źle regulamin został przyjęty i że dopuszczono zawiercie nie w grudniu, tylko gdzieś tam w styczniu. Tych terminów dokładnie nie znam. W każdym razie chodzi o to, że zawiercie złożyło po pierwotnym terminie. Ale co najciekawsze właśnie w tym, że to dopuszczenie po pierwotnym terminie ustaliła Rada Nadzorcza PLPS-u, w której jest prezes AZS-u Częstochowa. No i on się pod tym podpisał. A szefem Rady Nadzorczej jest pan Gołaszewski, który był wiele lat prezesem AZS-u Częstochowa. Nie, no ale on akurat tutaj w tym wypadku się zachowuje bardzo neutralnie i tak dalej. Także tutaj nie pomaga klubowi. Natomiast no, to, że prezes klubu się podpisał pod czymś i teraz przeciwko sobie zgłasza pretensje, no to już jest kuriozum. Andrzej, z optymizmem patrzysz na polską siatkówkę? Bardzo, bardzo. Mówię, te zmiany, które są w zespołach teraz i wydaje mi się to zawężenie do 14 zespołów zrobi taką rywalizację, że ta liga będzie cała bardzo ciekawa. I sprzeda się w Europie do innych krajów? W sensie transmisji? Tak. Czy... To nie. No dlaczego nikt nad tym nie pracuje? Nie, no... Myślę, że Włosi jakby opanowali ten rynek międzynarodowy. Natomiast czemu nikt nie pracuje? No my pracujemy, w sensie Polska pracuje nad reprezentacyjnymi przekazami. To robimy najlepiej i to się sprzedaje. Bo ciekawa liga to nie znaczy, że ten nasz poziom jest taki super ciekawy. Ona jest po prostu dla nas jako kibiców ciekawa, bo jest wyrównana i tak dalej. Więc mnie to interesuje. I to, że przy tym mogą ci młodzi chłopcy rosnąć i mają możliwość grania. Natomiast no, nie mamy takiego poziomu, żeby Włosi czy Brazylijczycy nas chcieli oglądać. To jest jedno. Druga sprawa, no, inne telewizje chcą pieniędzy za transmisję. To tylko Polsat płaci. W Rosji, żeby mieć transmisję, to musi być przykaz od pana głównego Patruszewa, że tam macie robić te transmisje i tak dalej do telewizji. A tak, jeżeli klub chce mieć transmisję, to dopłaca do tego. No tyle, no. Więc kto kupi polską, jeżeli oni do swojej muszą dopłacać telewizji? Andrzej Grzyb był gościem naszego programu. Za tydzień podsumujemy występ dziewczyn z Dewelopresu i pierwszy historyczny medal zespołu z Rzeszowa. Także będzie prezes i wiceprezes Dewelopresu, a dziś serdecznie dziękujemy. Andrzej Grzyb, a przy okazji już, jeżeli jeszcze mogę, to chciałem powiedzieć, że w trakcie sezonu bardzo krytykowałem prezesa Dewelopresu za zmianę trenera, aczkolwiek potem go przeprosiłem i oficjalnie go mogę jeszcze raz przeprosić. Decyzja zatrudnienia włoskiego trenera była doskonała i myślę, że w przyszłym sezonie Dewelopres przy słabszych tych klubach, które są teraz, przy słabszych budżetach, będzie walczył z tym trenerem o Mistrzostwo Polski, czego im życzę. Takie rzeczy załatwia się również w Radiu Centrum. Bogdan Smola, Robert Szwajca. Słuchajcie naszych programów w każdy wtorek o godzinie 12:10.